Cześć, witajcie. Zobaczcie, jak destrukcyjny może być czas dla niektórych elementów wykonanych z wydawałoby się niezniszczalnego plastiku. To jest jedna rzecz, to jest druga rzecz, a jest to z magnetofonu. Co prawda nie o nim będziemy dzisiaj mówić, ale pokazuję wam to, bo muszę to posprzątać. Jedno kółko tutaj się rozpadło, to jest to. Tego już nie odtworzę, muszę kupić. Ono było tutaj, poza tym jakiś element, którego przeznaczenia nie znam jeszcze. Tutaj ten w środku między tymi śrubami jest jakiś zegar z urwanym kawałkiem plastiku. Dobrze, muszę posprzątać tutaj, żeby przystąpić do naprawy bohatera dzisiejszego odcinka. Co prawda był już dwa razy taki odtwarzacz, no ale kręcę film dla właściciela, także to do kartonika i zaraz zobaczymy się z właściwym przedmiotem naprawy. Film kręcę przede wszystkim dla właściciela owego odtwarzacza, więc pokazuję mu, w jakim stanie paczka przyszła. Generalnie można powiedzieć, że nie ma tutaj zewnętrznych uszkodzeń. Karton też wydaje się być cały, więc jak widzicie, nawet oznaczony jest odpowiednio. Myślę, że odtwarzacz w środku będzie dobrze zapakowany. Nie ma uszkodzeń zewnętrznych. Odtwarzacz tutaj przyjechał z opakowaniu oryginalnym, więc myślę, że to jest najlepszy sposób transportu, chociaż czasami te oryginalne opakowania też nie spełniają wymagań, jeżeli chodzi o wytrzymałość przeciwko kurierom. Czasami po prostu kurier wygrywa. No widzicie, następny kartonik, co mnie bardzo cieszy. No i tutaj w środku zlecenie, zaraz sobie przeczytam. Oryginalne opakowanie. Wiecie, to przychodzi z góry. No i jest w sumie jednym z lepszych, jak widzę to opakowanie, jeżeli chodzi o filmowe. Tam są akcesoria. Rozpakujmy go. W folii taki bardzo ładny, można powiedzieć, element ochronny, nie wiem z jakiego materiału to jest, ale jest na rzepę. Także no to rozpakowywanie naprawdę nowego odtwarzacza musiało być ciekawym doznaniem. Tutaj mamy jakieś zużyte lasery. Szkoda tylko, że właściciel nie dołączył wtyczki zasilającej. No, ale dobra, mam przewód sieciowy, więc właścicielem urządzenia jest pan Adam. I zakres prac: naprawa hałasującego napędu, naprawa hałasującego mechanizmu otwierania i zamykania szuflady, ewentualne dalsze naprawy wynikające z oględzin sprzętu proszę konsultować mailowo. Ogólnie odtwarzacz jest grający bez zastrzeżeń, czasami rzadko przeskoczy laser. Wyświetlacz jest słaby, ale musi zostać, bo dystrybutor AudioClan przez rok nie był w stanie sprowadzić nowego wyświetlacza. Tak, rozmawialiśmy o tym. Proszę zwrócić uwagę na kulturalną. Przepraszam, proszę zwrócić uwagę głównie na kulturę pracy odtwarzacza. Szuflada jest za nisko. Dobra, nie będę go męczył, zdejmę pokrywę. Takie narzędzia przydają się, co prawda można to się okrętem zrobić, ale ja wolę sobie zegarenkom odkręcić. To tak, dla informacji właściciela, tutaj mamy trochę korozji. Spróbuję to w jakiś tam sposób podkładem przeciągnąć tylko tę krawędź. To i tak nie będzie widoczne, bo to się chowa pod ten aluminiowy front. No proszę zobaczyć, tak ładnie się chowa. Nie chcę jedną ręką ciągnąć tej ładnej pokrywy, żeby jej nie zniszczyć. Więc tam wezmę podkładem tylko malnę, żeby to dalej nie korodowało. Pokrywa ma także odbicie w tym miejscu i w tym miejscu, ale to wynika po prostu z tych tutaj krawędzi. No, zdarza się po prostu coś takiego, kiedy odtwarzacz się rozbiera i składa. To niestety mogą się przydarzyć takie rzeczy, zwłaszcza że ta pokrywa jest wsuwana lekko do przodu. Schowałem w tym tu i ochronnym. Ja używam czegoś takiego zazwyczaj. Spianka pod panele bardzo dobrze chroni przed porysowaniem.
Gdybyście nie mieli oryginalnego opakowania, zawsze można wysłać to jakimś tam dodatkowym. Co my tu mamy na pierwszy rzut oka? Widać chyba jakąś wymianę tutaj. Jak pamiętam, te kondensatory były inne. Być może tutaj też coś się stało, jeżeli chodzi o wymianę, chociaż do końca nie jestem przekonany, ponieważ nie pamiętam już niestety wnętrza tego odtwarzacza. Tylko musiałbym porównać sobie z poprzednim filmem. Być może jak skończę tutaj oględziny, to sobie zobaczę tamten film i porównam trochę tą wersję z tą, którą wcześniej naprawiałem i tą, którą naprawiałem jeszcze wcześniej. Nie chcę krytykować serwisów fabrycznych, ale panowie z Audioklanu mogliby stosować właściwe narzędzia. Śruby są trochę, że tak powiem, uszkodzone. Sprawdźmy ponownie. No, czyli wiem już, o co chodzi. Nie powinien tak pracować napęd. Jeszcze raz. Mam po prostu trzę prawdopodobnie. Zaraz poluzuję go i zobaczymy, czy będzie lepiej chodzić. Nieco poluzowałem te śruby. A może jeszcze trzeba odkręcić nieco. I zobaczmy teraz. O, raczej tam będzie z napędem coś nie tak. On powinien zwalniać na końcu przy wysuwaniu, ale nie powinien tak robotać. Zastanawiające jest to tutaj. Nie przypominam sobie takiego wypełnienia, no ale dobrze. Może to jest jakaś oryginalna sprawa. Po prostu ta gąbka dopycha ten element, żeby nie wypadł. Oczywiście chrobotanie może być spowodowane tym kurzem, który tutaj widać, więc trzeba to wyczyścić. Tam jest kółko. Też na trybach widzę zabrudzenie, więc pierwsze co, to czyszczenie mechanizmu, w sensie takim, że usuwamy wszelkie zabrudzenia. Też nie zawsze ta szuflada zadziała od razu, żeby ją wysunąć. Tu widzę jakieś amatorskie lutowanie. Dwa ostatnie przewody, czarny i czerwony. Nie wiem, ktoś uczył się naprawiać na tym urządzeniu. Dobrze. Tutaj też było lutowanie i nie jest najlepsze. Ten czarny przewód. Okej, no dobrze. No. Zrobimy swoją robotę. Nie będę się odnosił do pracy innych serwisantów. Ja też czasami robię błędy, więc dajmy żyć innym, prawda? Tu mam wrażenie, że silnik nie jest wkręcony do końca. Ta śruba wystaje ponad tą plastik. Poza tym zobaczcie, ile tutaj jest pyłu od paska. Pasek najprawdopodobniej będzie trzeba wymienić, bo jak widać jest dosyć rozciągnięty. Nie powinien się uginać aż do połowy. Ugięcie takie jest maksymalne. Paska. Czyli jakieś tam 30%, ale nie 50. Dobrze. Czyli pierwsza co rzecz to zmierzyć pasek i kupić nowy. I wyczyścić jeszcze tutaj. Nie wiem, czy to jest smar. Czy jakieś inne rzeczy. Nie wiem, skąd to mogłoby się nawet sypać tutaj. No, ewidentnie jest zabrudzony mechanizm. No i pierwszą rzeczą, co trzeba zrobić, to właśnie wyczyścić go. Sprawdzam. Luzy nie ma żadnych. Nic nie puka. Na boki patrzę też. Nic dobrze. Dobicie, które teraz widzicie, to wynika po prostu z podklejenia tego tutaj filcu, ale jest ok. Laser jest nieco zabrudzony, więc ten kolimator spróbuję tam wyczyścić jeszcze nieco. I tutaj mamy transport. Pan mówił, że pisał, znaczy się, że jest jakiś problem, czasami przeskoczy. W związku z tym, no tutaj trzeba ten wałek, no, widzę, że on jest też pokryty jakimś mazidłem i coś poprzyklejane do niego jest. Ten wałek też trzeba wyczyścić. No i to chyba myślę, że będzie wszystko.
z pracą przy tym urządzeniu. Oczywiście wydłuży się, bo muszę pasek kupić. Myślałem, że zrobię to w weekend, ale niestety ja w zapasie pasków nie mam niestety, bo bym musiał mieć strasznie duży, że tak powiem, magazyn, a magazyn jest pasywem, nie? Powodem, dla którego jest niekulturalna praca mechanizmu, żeby można tak powiedzieć, podczas wysuwania i chowania, jest to kółko. Nie wiem, czy widzicie, to czarne, nie wiem, czy widzicie zadziory. Ono współpracuje z tym białym kołem i może jakiś kurz spowodował osadzenie się zabrudzeń i ponadmiarową pracę, bo tutaj już nie ma smaru. Tu smar już wysechł. Teraz jak mamy podnoszenie, podnoszenie mechanizmu, no to ja sam muszę włożyć pewną miarę siły, żeby to podnieść. O, i tu jest taki moment, gdzie po prostu w tym miejscu, gdzie ten mechanizm nie chce w ogóle współpracować. I to, stwarzając opór, spowodowało zniekształcenie tego koła. Nie wiem, czy będzie w handlu takie kołko. Nie mam pojęcia. Może się uda coś takiego nabyć, a może nie. Ale po wyczyszczeniu chodzi lepiej. No to wszystko jest plastikowe niestety. Rozmawiałem na temat tego odtwarzacza z właścicielem i ustaliliśmy pewien zakres prac. Myślę, że ta kółeczko tutaj, ponieważ szukałem i nie znalazłem w internecie u różnych dostawców czy tam wykonawców części zapasowych, nie znalazłem takiego kółeczka. Ja myślę sobie, że poradzę sobie z tymi zadziorami. W sumie miałem zobaczyć, jak wyglądał poprzednik tego nada, który jest na warsztacie. To jest pierwszy z nadów. Ten miał zepsuty zasilacz. Jak widzicie, te kondensatory chyba są inne w naszym egzemplarzu, natomiast te są identyczne. Czyli nie były tutaj SMD, jak myślałem na początku, tylko THT są. Dobrze, jedyna różnica, co jest, to ta taśma nie jest tutaj podklejona, jak była w tym modelu, tylko jest na takiej specjalnej spince. Tutaj mam zdjęcie, gdzie ta taśma powinna być przymocowana właśnie do tej spinki, do tego uchwytu. No, w tym modelu akurat tego nie było. Ktoś to pewnie wymontował przy wymianie napędu, ale jak widać, no, taśma tutaj była przyklejona, a taka fajna spinka tutaj jest ta sama, co w naprawianym egzemplarzu. Z tego powodu, że no, tu możemy wyciągnąć silnik, owszem, ale żeby nie uszkodzić, nie zabrudzić tego podczas mycia tego, tej części, no to odkręcę cały laser, mechanizm lasera i umyję sobie teraz te trybiki, tak jak tutaj mam już zamoczony w specjalnym środku. Może być nawet płyn do mycia naczyń, na jego rolą jest zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody po to, żeby mogła woda spenetrować właśnie ten tłuszcz i odkleić go od plastikowego kółka. To za chwilę zaniosę na myjkę, do wanny, żeby po prostu ładnie się to odmoczyło. Wcześniej jednak muszę usunąć mechanizm z laserem. Co jest bardzo dziwne, na silniku są jakieś ślady tłuszczu. Ta płytka nigdy nie była odkręcana, bo czułem w momencie odkręcania, że robię to pierwszy raz. No i tu niestety jakieś ślady tłuszczu są. Po prostu zwyczajnie się środek smalujący rozwarstwił i zabrudził nam cały tutaj mechanizm. Chwilę muszę poczekać, żeby ten płyn przereagował. Odkleił nam ten tłuszcz i za chwileczkę myjka. Zanim nowy pasek nie dotrze, upłyną ze 2 dni albo 3. Bo to zależy od tego, jak mocno spręży się sprzedawca, więc to ze spokojem zdąży mi wyschnąć. Oczywiście teraz muszę to spłukać jeszcze ciepłą wodą, dlatego zaraz udam się do łazienki, żeby to zrobić, gdzie mam dostęp do ciepłej wody, bo tutaj niestety musiałem grzać w czajniczku. No takie mankamenty warsztatów piwnicy,
I to będzie chyba zakres czynności, na których dzisiaj skończę tę pracę. Może jeszcze sprawdzimy sobie ten switch, ale niestety ten switch jest tak skonstruowany, że nie można zajrzeć do niego do środka. Musiałbym roznitowywać. Wszystko spłukane ciepłą, letnią wodą. Taką wiecie, około 40 stopni. I do suszenia. Tutaj mam taki odkurzacz, można powiedzieć. Czyli dmuchawkę do pistoletu. Więc użyję go do osuszenia umytych części. Oczywiście należy też użyć odpowiedniego smaru tutaj na te powierzchnie ślizgane oraz przekładnie. Więc mamy tak, Molly Cod, smar do przekładni zębatych i ślimakowych, płynny smar mineralny do stosowania mocno obciążonych systemów przekładni zamkniętych bez ołowiu, niklu z zagęszczaczem liniowym. Ale raczej jest to do metalu. Podstawowe aplikacje smaru to zamknięte przekładnie maszyn do obróbki drewna, ręczne wytłaczarki, generatory, miksery, sprzęt budowlany oraz prowadnice liniowe i głowice laserowe. Molly Cod DX Pasta. Lekki biały smar o wysokiej nośności i zdolności przenoszenia ekstremalnych obciążeń stosowanych przy montażu metalowych elementów, zapewniające długotrwałe smarowanie węzła smartnego. Molly Cod zapewnia długotrwałe, bezobsługowe smarowanie, wysoką ochronę przed ścieraniem i zużyciem części metalowych i plastikowych. I tutaj DX pasta mogłaby być użyta, ponieważ jak widzimy, jest to dla urządzeń precyzyjnych, maszyn dla przemysłu spożywczego i napojów i tak dalej, w sprzęcie do tekstolitów i tworzyw sztucznych. Odlewnictwo form tryskowych, prowadnice, zawiasy, narzędzia, śruby tłoczne, przemyśle drzewne, mechanizmy zegarowe, mechanizmy chronografu i innych urządzeń. Mówię o tym tutaj ciągle. Mamy jeszcze Molly Cod 33 Medium do plastikowych kół zębatych i serwomechanizmów. I to będzie chyba najlepszy wybór. Potocznie uważa się, że kół zębatych plastikowych elementów prowadzących przekładni wykonanych z tworzywa i plastiku nie należy smarować, ponieważ zastosowany środek smarny może utworzyć na powierzchni koła zębatego pastę ścierną, która utrudni smarowanie. To prawda, ale dotyczy tylko źle dobranych smarów. Oferujemy Państwu smar do przekładni. Przepraszam bardzo. Już mi się rozjechała ostrość, ale nie w aparacie, tylko w oczach. Oferujemy Państwu smar do zębatek plastikowych pracujących w trudnych warunkach, np. niskie lub wysokie temperatury, duża wilgotność lub duże obciążenia. Molly Cod 33. Produkt polecany jest do rolek, kół zębatych pracujących w chłodniach lub niskich temperaturach, także metalowych i gumowych części ruchomych. Typowe zastosowanie to elementy plastikowe samochodowe, napędy, plastikowe silniki. Sprzęt fotograficzny, geodezyjny, często wykorzystywany przez producentów broni, w tym pistoletów, wiatrówek i karabinów pneumatycznych. Smar Molly Cod 33 Medium zalecany jest do smarowania o-ringów EPDM, wyrobów z gumy i plastikowych. I to jest najważniejsza rzecz. Smar ten nie zmiękcza ani nie wchodzi w reakcję z większością tworzyw sztucznych. Jest używany do smarowania plastikowych przekładni, łożysk, krzywek, a także części metalowych i gumowych w przemyśle spożywczym i chemicznym. I Molly Cod 33 będzie tutaj idealny. To jest taka mała tubka i zdaje się, że zapłaciłem za nią 50 zł. To są drogie smary. Ale dobrze. Ten smar będzie użyty tutaj. No, widać, że coś tutaj już wyciekło z innego smaru. Muszę tam spojrzeć. A to jest prawdopodobnie ten do przekładni o wysokiej gęstości. Muszę zajrzeć, co tam wyciekło. Jak widzicie, na tym prawym słupku widać delikatne zatarcia. No, to wynika ze złej pracy już tego kółka. Nie jestem w stanie tego niestety spolerować. Jedynie co to za dziury mogę usunąć. To jest taka praca bardzo drobnym papierkiem ściernym. Bardzo ważnym elementem do nasmarowania są także te prowadnice. Tutaj to. Więc jeszcze użyjemy tutaj odrobiny smaru i sprawdzimy na sucho, czy działa. Sprawdzam, czy jest w ogóle potrzebne czyszczenie. Jak na razie widać, że nie. Rezystancja drugiej strony też jest zero, więc jest ok. Jeszcze jest jedna rzecz, którą trzeba wyczyścić, mianowicie ten wałek do przesuwania lasera. I same koła, widzę, zębate też trochę tam gdzieś zabrudzenie mają, więc ta śruba do odkręcenia i wyczyszczenia wszystkich kółka.
Nie wiem, jak to chwyci ostrość, ale widzicie, że jest to nieco zabrudzone. Trzeba to ładnie wyczyścić. Może trochę pasty polerskiej użyć, żeby to przepolerować. Tak samo głośno jak mój. Musimy pasek wymienić, bo niestety nie otwiera nam kieszeni, czyli stop, open. I pasek się teraz będzie śliskał. No, ale działać działa. Ciszej niż działo wcześniej. To po prostu wynika z pracy samego silniczka. Sprawdzałem, luzów nie ma, a mimo wszystko ciężar płyty powoduje pewne bicie. No i to był ten moment, kiedy tam pasek się śliska po kole pasowym. No to jest do wymiany. Przyjdzie pasek, to będę mógł tę sprawę załatwić. Na razie słychać i widać, że praca kieszeni jest dużo lepsza, aniżeli przed tymi czynnościami, które wykonałem. Jak widzicie, nie wszystkie końcówki tutaj. O, pierwsza z prawej jest oderwana, jedna w środku jest oderwana i druga z lewej. Przyniosłem sobie wzmacniacz sławkowy, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście muzyka gra. No i gra. Ok, działa. Zobaczmy. Następna płyta. Akurat jak zaczytał, padła mi bateria. No dobrze. Play. No, mówię, co nie słychać muzyki, a wzmacniacz wyłączyłem. Dobrze. Dajmy coś tam dalej. Gra. Muszę poobserwować, czy rzeczywiście będzie się zacinał, więc ja sobie trochę tej muzyki tu posłucham z tego odtwarzacza i zobaczymy, czy są te efekty, o których mówił właściciel, pan Adam. Tak mniej więcej od tego kondensatora na prawo, w tym miejscu jest opiłek i to na pewno jest po poprzednim serwisie, bo widzę, że poprawiane są luty na kondensatorach. Na przykład tu możecie zobaczyć takie kluchy na tym kondensatorze i na tym. No tutaj też widzę jakąś kluwę w tym miejscu. Zdarza mu się zgubić ścieżkę czasami, widzę. To może to wynikać z tego bicia tutaj. Znaczy no, obciążenia tego talerzyka. I widzę, że czasami wirnik silnika się porusza. O, teraz to widzicie. Jakby szukał ścieżki. Musicie patrzeć przez te otwory. No cóż. No, wadą tego odtwarzacza, że jest on zrobiony na tanim napędzie. To jest firma Asatech. I niestety ten napęd no ma trochę wad, mimo że cała reszta jest zrobiona porządnie. Tak jak mówiłem, to jest wadą i to jest wadą. Trochę nierówny jest ten odtwarzacz. Tak słucham, patrzę. Na razie nie przerwę muzyki. Może płyta jest zabrudzona. Dobrze, oddaj płytę i pokaż mi, jak to tam wygląda. To ja mówię, problem, bo się pasek śliska. Troszkę płyta jest zabrudzona.
widać. Jeszcze jedną rzecz zauważyłem. Ten przewód tutaj jest ułamany. Musiał go skrócić nieco. Myślę też, że ten odtwarzacz ma inny software niż mój, ponieważ po naciśnięciu stop się nie zatrzymuje płyta. No, popchnijmy to sami. Ale po przeczyszczeniu płyty już jest ok. Już nie robi takich dziwnych numerów, jak przed chwilą robił. W zależności od tego, jak przyklei się ten krążek, to tak głośno hałasuje. Jak przyklei się dobrze, no to jest ok. I co? Co teraz robi, to nie mam pojęcia, bo na razie nie odtwarzamy muzyki. Tak jakby coś zgubił. Wilhelm Tell. Niestety tego bicia nie poprawię, bo mój warsztat nie jest przygotowany do takich napraw. Skończyliśmy odtwarzać, tak? Sprawdziłem w tym laserze, jak tam jest z silnikiem, tak samo jak w poprzednim. W tym tutaj działającym nie ma takich luzów, tak samo się to zachowuje, tak samo mamy sanie, chociaż mogę zrobić taki myk, że ten laserek przełożyć, znaczy nie, tamten laser, który działa, przełożyć do tego napędu i spróbować w taki sposób to sprawdzić, czy będzie tak samo hałasował. Po prostu laser zamienić i ten napęd włożyć tam. Znalazłem płytę z firmwarem, więc prawdopodobnie był zmieniony na nowszy ten firmware tutaj. W moim odtwarzaczu jest ten stary firmware, gdzie się po prostu podczas stopu zatrzymuje płytę. Podczas przekładania tego laseru zauważyłem, gumki trzeba nieco odświeżyć. Więc mam tu taki preparat i zaraz to zrobię. Niby jeden i ten sam mechanizm, a jednak jest pewien problem, mianowicie taki, że ten silniczek jest za wysoki. Więc wezmę jeszcze ten silniczek, przełożę. Teraz muszę jeszcze sprawdzić średnicę, bo się okaże, że średnica jest niewłaściwa silnika i znowu nie będzie pasowało. A dlaczego w ogóle wyjmuję i przekładam? Bo chcę z tych trzech mechanizmów, które tutaj są, zrobić najlepszą wersję, która będzie działała bezgłośnie, w miarę bezgłośnie, o jak najmniejszym biciu. No ten, na razie sprawdzam ten silniczek, potem zobaczę jeszcze z tego pierwszego mechanizmu, który tutaj był. Wydaje mi się, że pierwszy mechanizm będzie mieć bicie, z tego względu, że jest najstarszy. No, jest pewne bicie, czuję pod paluchem, że jak ruszam talerzykiem, to jednak coś tam się dzieje. Dobrze, przelutuję ten silniczek i sprawdzę, a jak nie, to wrócę do stanu zastanego. Już wiem, co było z tym napędem. Niewłaściwa odległość talerzyka od lasera. To jest do ustawienia, ale sami zobaczcie. I już w tym momencie laser stwierdza, że no jest problem. Ale silnik lepiej pracuje niż tamten. No i za chwilę się rozpędzi na maksa. Bo i tak nie widzi płyty, nie? Za blisko albo za daleko jest. Muszę zmierzyć odległość pomiędzy jednym a drugim i zobaczyć, jakie powinno być właściwe ustawienie. Ale nie mamy bicia. To mnie cieszy. Ten silniczek jest lepszy. Z tym silniczkiem, znaczy z tym złożonym mechanizmem, praca jest o wiele bardziej kulturalna. Nie ma takiego bicia. Czyli jednak to, co nie wyczułem ręką, okazało się być na tyle minimalne, że jednak przeszkadzało.
pracy tego odtwarzacza. Dobra, tymczasowo pracę zakończę, bo dzisiaj już niestety jest już pewnie po 8, tak. A ja muszę się do pracy przygotować, więc odkładam to na jakiś inny dzień. I tak informacja dla pana Adama, ten silniczek tutaj zupełnie nie pasuje do tej ramki. Jest taka śrubka, którą włożę w woreczek i do tego mechanizmu dołączę. I to jest mechanizm, który był pierwszy, zużyty oryginał, tak opisany. Więc z niego jest silniczek od poruszania laserem. Z drugiego mechanizmu jest całe sanie, a laser jest z trzeciego mechanizmu. Żeby sprawić sobie nowy pasek, najpierw trzeba zdjąć ten stary i na to założyć dratwę. Dobrze sobie pomagać pęsetką. To mamy założone, jeszcze tylko zawiązać. Trochę za długo mam tę dratwę, więc będzie ciężko wiązać, ale może mi się uda. Odrobina cierpliwości. No tak, zawsze jest cierpliwym być. Trzeba przy takich właśnie manipulacjach. Spróbujmy jeszcze raz. Mam podociągnięte to i teraz znowu się poluzowało. Także przydałaby się pomocna dłoń, ale nie zawsze ta pomocna dłoń tutaj jest, prawda? No i powiedzmy, że mamy w miarę sztywno i teraz sobie poskładamy na pół i mierzymy. Oczywiście zmierzenie tego jedną ręką jest trudne, więc pokazuję wam mniej więcej, jak to ma być umieszczone. Czyli początek oczywiście tutaj, na początku skali i patrzymy w okolicach 4,2 cm mamy. Ja sobie zaraz to zmierzę dokładnie. I teoretycznie 26 mm powinienem mieć pasek. 26 mm taki muszę poszukać. Ten jest nieco odkształcony, no oczywiście rozleczony, ale faktycznie rzecz biorąc możemy powiedzieć, że wewnętrzna średnica to jest 26 mm. Czyli 26 mm szukamy pasek. Sprawdzam jeszcze raz, jakie to jest napięte. No i takie napięcie mogłoby być 26 mm średnicy. Jeżeli ktoś uważa, że bawienie się z tym sznurkiem jest bezsensowne, może zrobić to inaczej. Zmierzyć średnicę wewnętrznego koła. To tutaj macie wyjaśnione, bo pasek klinuje się w tym rowku wewnętrznym. Więc średnicę wewnętrznego policzyć sobie obwód, podzielić go przez pół. Tak samo z tym kółkiem robimy, obwód drugi mamy. I teraz tak, obwód pierwszego przez pół, obwód drugiego przez pół. I odległość między osiami dwa razy dodać. I mamy fi paska, który powinniśmy tutaj zastosować. I tak też tutaj zrobiłem. I wyszło mi 26,5. Mogę się zdecydować na 27 pasek lub 26. 1,2 jest przekrój. Poprosiłem właściciela o płyty SSCD, ponieważ moje wyjechały za granicę wraz z kolegą, któremu pożyczyłem te płyty. I chyba jest cała. Celine Dion. No zobaczmy. Nie jest to tak zapakowane jak urządzenie. Ale folia bąbelkowa daje radę. Dalej, otwórzmy się. O. Oczywiście płyta odjedzie z powrotem z odtwarzaczem. Tak, to jest płyta Super Audio CD. Jeżeli ktoś nie widział, to jest tutaj taki znaczek TSD. I też znaczek, że jest to płyta dwuwarstwowa, zdaje się, tak? Multichannel nawet jest, czyli wielokanałówka.
Super. Ktoś mi zarzucił, że ja mam nieczytelne pismo. Tutaj mam do tamtego urządzenia trybiki. To tak przy okazji. Może będzie film o tym. Może, jak uda mi się nagrać materiał. A tutaj mam... No, moment. A tutaj mam pasek do tej szufladki, tak? Więc go załóżmy. Pasek założony. No wiadomo, play nie będzie działało, no bo nie ma płyty NoDisk. Bardzo cichutko, tak? Nie ma tych zgrzytów, które były wcześniej. I reaguje. Dobrze, zobaczmy, czy... Znaczy, przytwierdźmy ten element, czyli krążek dociskowy i co? I sprawdźmy, czy czyta Super Audio CD. Interesuje mnie, czy to przeczyta. No disk. Czyli laser jest za nisko. Dobrze, więc sprawdźmy. Płyta CD. No i dobrze. No i zobaczmy teraz płytę DVD, tą, no DVD, bo w sumie nie. Super Audio CD. DSD Multichannel. Większe obroty ma to podczas czytania, bo to płyta DVD, nie? Przystosowana do gęstego zapisu. Gdyby tak Blu-raya zrobić w tym formacie, to by było fajna rzecz. On przeczytał czy nie? On przeczytał. I nawet ładnie odtwarza. Musiałem przyciszyć, bo nie słyszę, co mówię. A jak tam z reakcją? Natychmiastowe. Okej. Czyli zrobione. Robiłem parę razy wprowadzenie płyty do odtwarzacza i wyciągnięcie jej. No i działa wszystko. Myślę, że będzie u pana Adama działało równie dobrze jak u mnie. Zrobię tylko jeszcze te podkładki tutaj gumowe, żeby ten płyta nie przynosiła tak dużo wibracji na obudowę. Szuflada teraz jest troszeczkę wyżej podniesiona, jak widzicie. Jak będzie się wysuwała, to będzie widać, że o nic tam nie haczy na dole. Mam nadzieję. Można by ewentualnie jeszcze podnieść ją trochę z tej strony poprzez podkładki zwykłe, ale to muszę wymienić śruby, bo te oryginalne niestety nie sięgają. Tutaj z tyłu już wymieniłem śruby, to informacja dla właściciela. To nie zmienia nic w odtwarzaczu, ponieważ są z tego samego materiału, tylko że te są czernione, a te nie są czernione. To spróbuję jeszcze podnieść tu na podkładce przodek tego odtwarzacza, zwykłej takiej podkładce stalowej, i może wtedy będzie równiutko tutaj spasowane, nie będzie szczeliny do góry i ta szuflada będzie się otwierała bardzo ładnie. Podobnie do mojej. Już są dodatkowe podkładki. Troszeczkę inaczej ta się szuflada tutaj siedzi. No niestety te odgłosy tutaj, które wydaje ten mechanizm, są takiego rodzaju, ale najważniejsze, że czyta płyty SACD. I płyty CD. Mam nadzieję. No tak, czyta.
jest super. Po wielu przymiarkach szuflada musi tak pozostać, ponieważ tutaj ten element trze o górę, jeżeli jest za dużo podłożone, a teraz jest równo. Ta szczelina jest w odpowiedniej pozycji, także myślę, że tak mogę zostawić. I praca jest w miarę kulturalna. To mogło mieć zaokrąglone krawędzie, nie? Lepiej by to wyglądało. Tak więc, panie Adamie, tak to pracuje. Nie jestem w stanie nic lepszego zrobić. Tam zawahania są delikatne. Odtwarzacz jest głośny, ale już nie ma takiego bicia, jak przedtem miał. I czyta. Pracuje dosyć szybko. Niestety po update'cie stop non-stop wiruje płyta. To jest hamowanie silnikiem. Szuflada nie będzie lepiej chodzić niestety. Ponieważ puszka dosyć mocno rezonowała, podkleiłem ją też gumą. Myślę, że teraz nie będzie tak mocno hałasować. Ona po prostu wzmacniała hałas. Żeby tego nie było słychać, napęd musiałby być o klasę lepszy. A tak musimy zaakceptować wady tego plastiku. O tym, że napęd jest tani, zobaczcie, jaki ma luzy szuflada. Tego generalnie nie jestem w stanie zlikwidować. Tam widać, no teraz w środku kadru, taką blaszkę. Ta blaszka jest oryginalnie założona po to, żeby stabilizować moment wsuwania płyty. No i te blaszki dotykają do tej szufladki, a mimo wszystko powoduje... Ten napęd jest trochę inny niż mój. No i te luzy są takie dosyć duże. Nie jestem w stanie tego zrobić. To wynika z tej konstrukcji. Właścicielowi, pana Adamowi, zwracam uwagę, że przydałoby się odmalować pokrywę, bo zaczyna tutaj ją korozja brać. Co zresztą widać. Koniec końców okazało się, że pan Adam, właściciel tego urządzenia, postanowił kupić mechanizm nowy, żeby praca była jego bardziej kulturalna, więc mi pozostanie czekać miesiąc, zanim ten mechanizm tutaj nie dotrze. I w ten czas wymienię go. Oczywiście nie będę kręcił już filmu z wymiany samego mechanizmu. Zobaczcie, teraz mamy Super Audio CD, Super Multichannel. A teraz mamy... Nie, teraz mamy Multichannel. Ciszej gra. A teraz mamy dwukanałówkę. I ten sam symbol się wyświetla. Nie mamy warstwy CD. Mówi, że nie ma tej warstwy. No cóż. Wracając do tematu, który poruszyłem, nie będę wam pokazywał wymiany samego mechanizmu, bo sprowadza się ona do tych samych czynności, które wykonywałem w tym filmie, więc myślę, że tak naprawdę mogę zakończyć film w tym momencie. Pokazałem wam, że nie zawsze urządzenie, które kosztuje dużo pieniędzy, no to coś koło 8000 kosztowało w dniu premiery, jest zbudowane tak super solidnie, że jest warte tych 8000. Ja to mówiłem w poprzednich filmach. Chociażby nawet gdybyście spojrzeli do pierwszego filmu o Nadzie 5, to moglibyście zobaczyć na początku samego filmu Denon 1800. Tam była aluminiowa szuflada, napęd był odlewany. Także takie coś bym widział chętnie tutaj.
Niestety odtwarzacz NAD M5 jest zrobiony nierówno. Dużo pieniędzy poszło w metalowe fronty, grubą, masywną pokrywę, złocone gniazda. Sami mogliście zobaczyć, że w środku był impulsowy zasilacz do części cyfrowej, no ale liniowy zasilacz jest do części analogowej. Zobaczcie, to jest cena tego urządzenia, tego napędu laserowego do NAD M5. To jest T585 SACD, napęd optyczny ASOTECH, 87,76 zł. Dla porównania to jest napęd Cambridge Audio Topaz CD5 i kosztuje dwa razy więcej. NAD wyposażył swoje urządzenie w jakieś tajemnicze obwody wyjściowe. Na pierwszy rzut oka wygląda, że to są jakieś wzmacniacze mocy przeciwsobne, tranzystorowe, z tranzystorami typu, nie wiem, BD140, 139 na wyjściu, no, takie podobne, tam jest to przykręcone radiatorem, nie chcę tego rozbierać. No i widać, że urządzenie ma aspiracje do wyższej półki, ale niestety najsłabszym elementem tego urządzenia jest napęd. Ja mówiłem o tym często i będę jeszcze powtarzał. Mam taki odtwarzacz też. Być może jak zacznie się psuć, to go po prostu sprzedam. A na razie niech gra. Jak uda mi się wymienić napęd, to w którymś z kolejnych filmów wam o tym powiem, że operacja udała się. A tymczasem żegnam się z wami. W tym filmie mogliście zobaczyć, jak pracuje napęd w odtwarzaczu M5, co trzeba zrobić, kiedy coś zgrzyta. I mam nadzieję, że ta wiedza wam się przyda także przy naprawie innych odtwarzaczy, które mają problemy z szufladami, ze zgrzytami, jakimiś robotaniem. Do następnego filmu. Trzymajcie się. Specjalnie rozebrałem swój odtwarzacz, żeby w suplemencie do filmu o odtwarzaczu pana Adama pokazać wam różnicę. Inny napęd po prostu tutaj jest i w tym miejscu jest umieszczony silnik otwierania szuflady. Zobaczmy, jak to wczytuje płytę. Takie hałasy są niestety, dlatego że płyta Super Audio CD generalnie jest płytą DVD o gęstym zapisie. No i po naciśnięciu play wybierze sobie automatycznie warstwę Super Audio CD. No i proszę bardzo. I pracuje bez żadnego problemu. Zobaczmy jeszcze, jak będzie odtwarzał zwykłą płytę. Chciałem do środka ją wrzucić. Widać też, że nie ma bicia talerzyka, a odgłosy furkotania to po prostu powietrze przelatujące. I play. Między płytą a laserem, tak? To wszystko, co wam chciałem pokazać. Do następnego filmu. Nie wiem, kiedy będzie. Może za tydzień, może za trzy. Na razie.